Witam serdecznie, moim gościem Kacper Romiański, Mariposa Mecpa. Dzień dobry. Kacper, trzeba powiedzieć, że gracie dzisiaj bardzo dobre spotkanie z Whisky Bar i tak naprawdę w meczu o życie zdobywacie 3 punkty, jesteście dalej w grze, w walce o pierwszą piątkę. Co dzisiaj było takim elementem ważącym w waszym zespole, że udało się te 3 punkty zdobyć? Myślę, że decydująca była tutaj obrona. Przede wszystkim dobrze ustawiona z tyłu obrona i po prostu poprawiliśmy błędy z ostatniego meczu z Maxwellem. Stanęliśmy dobrze w obronie, no i Whisky, mimo że mieli dużo sytuacji, nie mogli zbyt dużo zrobić, żeby zdobyć bramkę. Wchodzisz do tego zespołu tak naprawdę kilka tygodni temu. Ile? 2-3 tygodnie? Tak, tak. Dokładnie. Czy można już w ogóle mówić o zgraniu, czy jeszcze potrzebujesz tego czasu, żeby z tymi chłopakami się zgrać? Myślę, że absolutnie nie. Jeszcze trzeba potrzeba czasu, tych 2-3 meczy, żeby się naprawdę dograć i poznać tych chłopaków też, jak grają. I wtedy myślę, że naprawdę mamy szansę tu powalczyć, nawet o pierwszą piątkę. Whisky Bar dzisiaj, jak jeszcze zdążyłem zamienić słowo, stwierdzili, że nie zagrali swojego wybitnego spotkania. Co powiesz właśnie ty z perspektywy zawodnika o rywalach? Na pewno bardzo szybcy, widać, że pograją trochę już na hali. No i mają umiejętności niebywałe, trochę im też nie wchodziło, mieli bardzo dużo sytuacji. Oskar tam bardzo dużo wybronił. No i myślę, że to naprawdę to była mocna drużyna, w pucharze doszli do półfinału, czyli no też nie oznacza, że są słabi, bo wygrywali naprawdę z drużynami z ekstraklasy. Wielka euforia dzisiaj na ławce, radość, entuzjazm. Myślę, że ten mecz może wam dodać skrzydeł na to ostatnie spotkanie, które tak naprawdę zaważyło awans się do grupy mistrzowskiej. No tak, dokładnie. To będzie mecz, no myślę, najważniejszy w tym sezonie dla Mariposy. No i tak naprawdę o wszystko, bo pewne utrzymanie, prawda, zostanie już tylko walka o mistrzostwo wtedy. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.